Szczęść Boże, Piotr Krupa, zapraszam na informacje dnia. Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w Luksemburgu wydał wyrok w sprawie Puszczy Białowieskiej. Stwierdził, że Polska naruszyła prawo unijne, zezwalając na zwiększoną wycinkę w puszczy, której celem było zatrzymanie gradacji kornika drukarza. Głównym problemem dla Trybunału było rzekome straszenie konkretnych gatunków zwierząt i owadów, a nie niszczenie lasu pierwotnego, jak przekonywali tzw. ekolodzy oraz liberalno-lewicowe media. Zgodnie z zapowiedzią, polski rząd dostosuje się do decyzji Trybunału. Już w lutym rzecznik Trybunału wydał opinię, w której stwierdził, że Polska naruszyła prawo Unii Europejskiej. Wskazał, że gradacja kornika drukarza nie uzasadniała działań ochronnych, które polegały na wycince zagrożonych drzew w puszczy. Opinia rzecznika nie była wiążąca dla Trybunału, jednak ostateczny wyrok jest z nią tożsamy. Główny zarzut zawarty w orzeczeniu dotyczy tego, że Polska rzekomo nie zapewniła właściwej ochrony zwierząt i owadów. Wycinka miała straszyć konkretne gatunki chronione dyrektywami ptasią i siedliskową. Sam wniosek jest o to, że Polska, rozpoczynając proces naprawczy według nas, natomiast oni uważają, że proces wycinki puszczy, że nie będziemy straszyli dzięcioła białogrzbietego, dzięcioła trójpaszczoczastego, sówki, suweczki. Tymczasem pseudoekolodzy i media liberalne oskarżały Polskę o niszczenie lasu pierwotnego. Wyrok nie zmieni sytuacji w puszczy, uważa Mieczysław Gmiter ze Społecznego Ruchu Obrony Puszczy Białowieskiej. Możemy się zgadzać z orzeczeniami Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, z jego wyrokami, możemy się nie zgadzać, ale kornik nie bierze pod uwagę tych wyroków Trybunału. Sam Trybunał nazwał plagę kornika drukarza bezprecedensową, nie godzi się jednak na czynną ochronę. Bez niej według ekspertów nie uda się wygrać walki ze szkodnikiem. Wszelkiego rodzaju te dyrektywy, które dotyczą Puszczy Białowieskiej, ptasia i inne, w zasadzie one nie będą miały racji bytu, bo nie będzie Puszczy Białowieskiej. Wstrzymanie wycinki oraz wycofanie ciężkiego sprzętu uchroniło Polskę przed karami finansowymi. Trybunał nie zdecydował się na ich zastosowanie. Profesor Jan Szyszko, były minister środowiska, przypomina, że puszcza to dziedzictwo nie tylko przyrodnicze, ale przede wszystkim kulturowe. Bez ręki człowieka i gospodarki prowadzonej według zasad zrównoważonego rozwoju, puszcza nie byłaby tak bogata w unikatowe gatunki roślin i zwierząt. Komisja Europejska została wprowadzona w potworny błąd. Informowano Komisję Europejską, że niszczymy pierwotne lasy, nietknięte ręką człowieka, i ci Polacy, którzy mordują to wszystko tylko i wyłącznie dla zysku, Polska była obrażana i została Polska pozwana przez Europejski Trybunał Sprawiedliwości. Konflikt z Komisją Europejską w sprawie Puszczy Białowieskiej był także używany jako argument w dyskusji na temat praworządności w Polsce. Nieprzychylne rządowi w Warszawie środowiska przekonywały, że Polska nie respektuje prawa Unii Europejskiej oraz podważa autorytet Trybunału w Luksemburgu, co było nieprawdą. Pomysł referendum konstytucyjnego jest ciekawy i interesujący, jednak mam zastrzeżenia co do jego terminu, mówi marszałek Stanisław Karczewski. W piątek marszałek Senatu przeprowadzi rozmowę z wiceszefem Kancelarii Prezydenta Pawłem Muchą w sprawie listopadowego głosowania powszechnego nad nową konstytucją. Rok 2018. Setna rocznica odzyskania niepodległości przez nasz kraj. Już w ubiegłym roku prezydent Andrzej Duda ogłosił inicjatywę przeprowadzenia w ten ważny jubileusz referendum w sprawie zmian w konstytucji. Według założeń ma być ono przeprowadzone w święto niepodległości. Jednak nie wszyscy podchodzą do tego pomysłu optymistycznie. 11 listopada to wielkie święto, które obchodzimy raz na 100 lat, więc chciałbym, żebyśmy i większość chyba obywateli chce świętować, również przemieszcza się, także też kłopoty z uczestnictwem w referendum. Pomimo iż o samej inicjatywie wiemy od zeszłego roku, to do tego czasu nie pojawiły się żadne propozycje pytań, na które podczas referendum odpowiedzą Polacy. Zdaniem marszałka, prezydent już je opracował lub właśnie to czyni. Senat podejmie decyzję, dlatego że Senat jest tą ostateczną instancją, która podejmuje decyzję zero-jedynkową. Jeśli pan prezydent, jak pan prezydent przyśle taką propozycję dotyczącą i pytań, ilości pytań i terminu, my możemy powiedzieć albo tak, albo nie. W
W tym tygodniu mają odbyć się jednak dyskusje na temat referendum. Ja jestem umówiony z panem ministrem Pawłem Buchą na piątek, no właśnie, na godzinę 12 i będziemy bardzo intensywnie rozmawiać. Wczoraj w Warszawie zaprezentowano wyniki ankiety konstytucyjnej 2017. Zawiera ona odpowiedzi udzielone przez ekspertów na kilkanaście szczegółowych pytań dotyczących zmian w konstytucji. Profesor Anna Łabno oznajmiła, że podstawowym celem nowej ustawy zasadniczej powinno być stworzenie jednego silnego ośrodka władzy, który nie byłby skonfrontowany z innym. Chodzi tu przede wszystkim o władzę wykonawczą. W budżecie nie braknie pieniędzy na realizację nowych programów społecznych Prawa i Sprawiedliwości, deklaruje wicepremier Beata Szydło, która była wczoraj gościem programu Polski Punkt Widzenia. Obniżenie podatku CIT oraz mniejszy ZUS dla małych firm, 300 zł na wyprawkę szkolną dla każdego dziecka, 5 miliardów złotych na nowy fundusz dróg lokalnych, duży program dla seniorów Dostępność Plus oraz specjalne emerytury dla mam, które urodziły czwórkę dzieci, a także premia za szybkie urodzenie drugiego dziecka i inne formy wsparcia rodzin. Według Platformy Obywatelskiej Polski nie stać na nowe propozycje Prawa i Sprawiedliwości. Wypowiedzi posłów Platformy czy ekspertów Platformy Obywatelskiej nie mogą pozostawać bez echa, bo co to znaczy, kiedy jeden czy drugi z panów mówi, że na coś nas nie stać, nie będzie pieniędzy, to będzie katastrofa. To znaczy bardzo prawdopodobnie, że kiedy Platforma doszłaby do władzy w Polsce, to po prostu cofnie te społeczne programy. Prawo i Sprawiedliwość swoje pomysły chce finansować głównie z wpływów wynikających m.in. z uszczelnienia systemu podatkowego. To są pieniądze, które przede wszystkim należą się Polakom i są w budżecie. Najważniejszy nowy program społeczny to Dostępność Plus. Na wsparcie seniorów, osób niepełnosprawnych, a także kobiet w ciąży rząd chce przeznaczyć w różnej formie 23 miliardy złotych do 2025 roku. Te projekty mają służyć temu, ażeby infrastrukturę, ażeby budynki, w których te osoby mieszkają, po prostu dostosowywać do ich potrzeb, a więc będzie to zapewne cały szereg różnego rodzaju możliwości wykorzystania środków na ten cel. Program ruszy już w tym roku, podobnie jak specjalne emerytury dla kobiet, które urodziły czwórkę dzieci. Wiele matek, które poświęciły się dla rodziny, nie miały dotychczas żadnego zabezpieczenia. Te panie będą otrzymywały minimalną emeryturę, natomiast jeżeli ktoś pracował, ale nie wypracował tej minimalnej emerytury, będzie miał wówczas tę kwotę uzupełnioną. Premier Beata Szydło deklaruje też, że w przyszłym roku rząd przedstawi propozycje zmian, które mają doprowadzić do podwyższenia emerytur. To wymaga oczywiście czasu, to wymaga też zastanowienia i zdajemy sobie z tego sprawę, że to przede wszystkim będzie uzależnione i oczywiście od wzrostu gospodarczego, od sytuacji finansów, która jest dobra, ale potrzebujemy takiej pełnej stabilizacji, przeświadczenia tego, że system, który będzie wprowadzony, będzie systemem oczywiście dobry. W tym roku rząd chce też ruszyć z wypłatą 300 zł dla każdego dziecka, które mają częściowo pokryć koszty wyprawki szkolnej. W Gdańsku z udziałem ministrów polskiego rządu trwa szczyt energetyczny. Spotkanie odbywa się pod hasłem Energetyka dla gospodarki, gospodarka dla energetyki. Szczyt energetyczny to szansa na dialog polityków, ekonomistów oraz przedstawicieli świata biznesu i nauki. Tego typu spotkania są niezwykle ważne, bo motywują nas do wymiany doświadczeń, do trochę takiego wyspowiadania się z zamiarów, powiedzenia o tym, co się robi. Minister Krzysztof Tchórzewski podkreśla, że głos wielu środowisk energetycznych ma szansę dotrzeć do rządu, wpływa na realizowane projekty. Bierzemy pod uwagę różnego typu ciążenia z różnych środowisk, które powodują, że modyfikacje, które wprowadzamy, są sensowniejsze, są bardziej potrzebne i wtedy łatwiej jest iść w dobrym kierunku. Obok ministra Krzysztofa Tchórzewskiego w dyskusji uczestniczą także szef resortu inwestycji Jerzy Kwieciński oraz minister środowiska Henryk Kowalczyk. Współpraca między ministerstwami, ona jest wpisana w nasz regulamin i tutaj ta współpraca się rozwija cyklicznie. Poszczególni ministrowie muszą się spotykać i wymieniać różnego typu kierunki działań, dlatego że my się wszędzie zazębiamy. Szczyt energetyczny
klimatyczny zakończy się dzisiaj. W tym roku towarzyszy mu hasło Energetyka dla gospodarki i gospodarka dla energetyki. Dyskusja dotyczy m.in. reorganizacji rynku energii czy uniezależnienia gospodarczego i energetycznego kraju. W ramach szczytu odbywa się także Laboratorium Innowacyjności. To okazja dla przedstawicieli biznesu i nauki na prezentację innowacyjnych rozwiązań w przemyśle. System centralnej ewidencji pojazdów i kierowców nie działa poprawnie, alarmuje Najwyższa Izba Kontroli. Po jego uruchomieniu w listopadzie ubiegłego roku przy rejestracji pojazdów wystąpiły liczne utrudnienia. Prace nad projektem CEPiK 2.0 rozpoczęły się w trzecim kwartale 2013 roku. Nowy system nie był prawidłowo przygotowany zarówno w okresie zarządzania przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych, jak i Ministerstwo Cyfryzacji. Ponadto wydłużenie czasu oczekiwania na nowy projekt kosztowało 42 miliony złotych. Pierwotnie CEPiK 2.0 miał być uruchomiony z początkiem stycznia 2016 roku, a został uruchomiony w listopadzie rok później. Nastąpiło znaczne wydłużenie czasu obsługi klientów, zmniejszyła się liczba realizowanych spraw w porównaniu z okresem przed udostępnieniem CEPiK 2.0. Niemożliwe było także załatwienie niektórych rodzajów spraw w pierwszych dniach funkcjonowania nowego systemu. W części urzędów, szczególnie w dużych miastach, zdarzało się nawet, że nie było dostępu do systemu. Sprawnej realizacji projektu nie sprzyjała również duża rotacja kadr w Centralnym Ośrodku Informatyki. Prace przy budowie systemu zlecano osobom o niewielkim doświadczeniu zawodowym oraz o krótkim stażu pracy. W całym okresie realizacji systemu funkcję kierownika projektu, czyli kluczową, pełniło 5 osób, spośród których 4 nie posiadały doświadczenia zawodowego związanego z zarządzaniem projektami informatycznymi. Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła, że w ramach CEPiK 2.0 udostępniono kilka przydatnych dla obywateli e-usług. NIK oceniła pozytywnie udostępnienie e-usług, z których obywatele bardzo często korzystają. Chodzi na przykład o sprawdzenie punktów karnych czy historii pojazdów, w tym autobusów. W tej ostatniej usłudze po podaniu tylko numeru rejestracyjnego można sprawdzić podstawowe dane na jego temat. Dzięki temu możemy przed wyjazdem na wycieczkę upewnić się m.in., czy autobus, którym my sami lub nasi bliscy będą jechać, ma ważne badania techniczne, aktualne OC oraz czy nie jest oznaczony jako pojazd wycofany z ruchu. Izba zwróciła się do ministra cyfryzacji, by ten przyspieszył pracę nad budową CEPiK 2.0, czy rozważył pilotażowe uruchomienie kolejnych udostępnianych funkcjonalności tego systemu. Wspierani przez rosyjskie władze hakerzy zainfekowali routery na całym świecie w ramach kampanii szpiegostwa cybernetycznego, tak stwierdziły Stany Zjednoczone i Wielka Brytania. Atak ma być skierowany m.in. przeciwko agencjom rządowym. Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zamierzają opublikować wspólny raport, w którym będą się znajdowały szczegóły techniczne ataków cybernetycznych. Wszystko po to, aby organizacje na całym świecie mogły ustalić, czy zostały dotknięte cyberatakiem oraz miały możliwość udaremnienia kolejnej takiej próby w przyszłości. Zdaniem ekspertów zainfekowane routery mogłyby być wykorzystane przez hakerów do rozpoczęcia działań cyberofensywnych. Jak zaznaczał szef brytyjskiego Narodowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, w czasie trwania kampanii szpiegowskiej celem ataku były miliony urządzeń. Rosyjskie ataki dotknęły wiele organizacji, w tym dostawców usług internetowych, firmy z sektora prywatnego oraz operatorów infrastruktury krytycznej. Brytyjskie władze śledziły szkodliwą działalność od około roku, ale sposób działania i techniki, jakie kryły się za tym atakiem, były pod dłuższą obserwacją ze strony śledczych. Prezydent Rumunii odmówił odwołania szefowej Krajowej Agencji do Walki z Korupcją. O jej odsunięcie od dłuższego czasu zabiegał minister sprawiedliwości Rumunii. Pod koniec lutego minister spraw zagranicznych Rumunii złożył wniosek o dymisję szefowej Krajowej Agencji do Walki z Korupcją. Rumuńska Rada Sądownictwa odrzuciła jednak ten wniosek.
Minister sprawiedliwości zarzucał jej nadużycie władzy i szkodzenie wizerunkowi kraju za granicą. Swoje uwagi zamieścił w raporcie wystosowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Decyzja o odwołaniu szefowej Krajowej Agencji do Walki z Korupcją należy do prezydenta. Jednak rumuński resort sprawiedliwości zapowiedział, że rząd odwoła się od decyzji prezydenta do Sądu Konstytucyjnego. Rumunia uchodzi za jedno z najbardziej skorumpowanych państw w Unii Europejskiej. Laura Kövesi kieruje Agencją do Walki z Korupcją od 2013 roku. W tym czasie w Rumunii liczba skazanych za korupcję zdecydowanie wzrosła. W jej obronie wielokrotnie demonstrowały tysiące ludzi. Petycję do prezydenta podpisało ponad 100 tysięcy osób. Rada Miejska kanadyjskiego Calgary poparła starania miasta o prawo do zorganizowania zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. Za imprezą opowiedziało się 9 radnych, przeciw było 6. Jej organizacją zainteresowanych jest w sumie 7 państw. Austriacki Graz, włoski Mediolan, tureckie Erzurum, japońskie Sapporo czy stolica Szwecji Sztokholm. To m.in. te miasta ubiegają się o organizowanie zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2026 roku. W grupie tej coraz wyraźniej zarysowuje się także kandydatura kanadyjskiego miasta Calgary. Tego rodzaju impreza odbyła się tutaj już w 1988 roku. Dzięki akceptacji miejskich radnych istnieje szansa na powtórkę wydarzenia. Większość z nich poparła ubieganie się Calgary o tytuł gospodarza igrzysk. Głosowanie było pełne szacunku i przemyśleń. Jestem szczęśliwy, że wszyscy radni spędzili bardzo długi czas na zastanowieniu się, analizowaniu, zadawaniu pytań, rozważaniu, czy powinni głosować za czy przeciw. Międzynarodowy Komitet Olimpijski uprościł znacznie procedurę ubiegania się o organizację igrzysk. Zmniejszono również koszt ponoszony przez miasto gospodarza. Wprowadzamy znaczne ułatwienia dla kandydujących miast. Zaczniemy już od samego początku tej procedury w duchu partnerstwa. Mamy wiele ekspertyz. Chcemy, aby osoby, które pracowały przy organizacji rozgrywek, pomogły przyszłym gospodarzom w tym przedsięwzięciu. Dzięki temu istnieje pewność, że plany będą solidne, projekty lepsze i silniejsze. Przez kolejne miesiące będą trwały rozmowy, po których w październiku komitet zaprosi nieokreśloną póki co liczbę zainteresowanych. Po rocznej fazie kandydowania w sierpniu 2019 roku wyłoniony zostanie przyszły organizator igrzysk. Wśród kandydujących o to stanowisko miast 4 z nich mają już doświadczenie w tym zakresie. Impreza odbyła się w przeszłości w Sapporo, Calgary, Cortinie d'Ampezzo oraz w Turynie. Najbliższe letnie igrzyska odbędą się w 2020 roku w Tokio, a kolejne edycje w Paryżu i Los Angeles. I to wszystko na teraz. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.